Na wstępie chciałem Wam naprawdę powiedzieć z całego serca, że możemy rzeczywiście Bogu być ogromnie wdzięczni. Spędziłem troszeczkę czasu, ostatnie godziny, w innym miejscu. To było miejsce naprawdę z każdą minutą, jak patrzyłem na następne sprawy, to było miejsce wielu smutków. Miejsce grzechu, który strasznie się panoszy. Diabła, który działa w swoich okręgach ciemności. Jaką wielką łaską jest mieć Chrystusa Jezusa. Myślę, że nie trzeba wpadać pod tira, żeby wiedzieć, jak dobrze być zdrowym i całym. Chwała Bogu za to, że nas wyrwał. Chwała Bogu za to, że oczywiście niektórzy byli naprawdę w strasznych rzeczach, a Bóg ich wyrwał. Ale też przede wszystkim chwała Bogu za to, że trzyma nas dzisiaj w Jezusie Chrystusie. Że nawet to, z czego wychodziliśmy, nawet to zaciera w pamięci naszej, abyśmy dzisiaj w pamięci mieli dużo mocniej Jezusa Chrystusa. Żeby nasza pamięć nawet z powodu tych rzeczy, z których wychodziliśmy, nie została zajmowana. Oczywiście, ty będziesz wiedział, wyrwał cię Pan z wielu grzechów. Z tego łańcucha tych grzechów. Ale teraz w Jezusie Chrystusie daj ci umysł, daj ci pamięć, żeby o Nim pamiętać, o Nim rozmyślać. Chwała Bogu, że Bóg nas uczy. Nieustannie nas uczy. Jesteśmy uczniami u Niego. Naprawdę, kochani, zaszczyt. Zaszczyt. Przyjechałem tutaj i mówię, Boże, znowu oddychać przyjechałem. Znowu przyjechałem oddychać. Byłem w smogu. Byłem w naprawdę, patrzałem na to. Przyjechałem sobie poddychać świeżym powietrzem. Dajmy sobie właśnie więcej Chrystusa. Abyśmy, kiedy rzeczywiście będziemy musieli znowu pójść i zwiastować tego Chrystusa tamtym ludziom, mieli jeszcze więcej śmiałości, żeby zanieść tego piękność tego Chrystusa, Jego urokliwość, Jego majestat, Jego chwałę. Oni potrzebują tego. Naprawdę potrzebują tego. Bardzo potrzebują tego. Zniszczona jest ta ziemia. Ona potrzebuje naprawdę żywej wody. Niech Pan dociera tam, gdzie jeszcze chce przez nas. Ja chciałbym tylko pokrótce podzielić się. 15 rozdział drugiej księgi Samuela. Takim tematem, który już nieraz był mówiony, dlatego pozwolę sobie przeczytać tylko dwa fragmenty z Biblii. Im się tylko przyjrzymy. Niech Pan prowadzi dalej. Druga księga Samuela, 15 rozdział. I tutaj widzimy od 13 wersetu, nie będę czytał tego całego fragmentu, widzimy, Dawid wycofuje się z Jeruzalemu. Właściwie ucieka przed swoim synem Absalomem. Ucieka z tego miejsca. Bóg wymierza swoją karę. To, co powiedział wcześniej przez proroka. Mówi, że do twojego domu, że tam właśnie nawet w stosunku do ciebie powstanie ten bunt. Twój dom przeciwko tobie się obróci. Tak się to dokonywało. Ale ja chciałbym, żebyśmy zobaczyli, on wychodzi, on staje. Z jednej strony chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tego męża, kochanego męża Bożego, który towarzyszył też temu Dawidowi. I Itaj Gitejczyk, 19 werset. Na chwilkę tylko przeczytamy o nim. Wtedy rzekł król do Itaja Gitejczyka, dlaczego i ty idziesz z nami? Wróć się i pozostań przy królu, boś cudzoziemiec, a poza tym wygnaniec ze swojego kraju. Zaledwie wczoraj przyszedłeś, a ja miałbym cię już dzisiaj brać z sobą na wędrówkę, gdy idę sam, nie wiedząc, dokąd iść. Wróć się i pozwól powrócić swoim braciom, niech Pan okaże ci łaskę i wierność. Lecz Itaj odpowiedział królowi, jako żyje Pan, jako żyje mój Pan, król, że będę tam, gdzie będzie mój Pan, król, czy na śmierć, czy na życie, tam będzie twój sługa. Zobaczcie, przecież on widzi, Itaj Gitejczyk, że Dawid ucieka z miasta. On widzi tego człowieka. On ucieka z powodu rzeczywiście tego, że Bóg pewne rzeczy czyni. Może nie rozumieć Itajczyk Gitejczyk, może on nie wiedzieć o całym doświadczeniu, bo to był król, ten, który uciekał. To był Dawid. Ale widzicie wierność. Ledwo co przyszedł, mógłby powiedzieć, no halo, muszę się rozgościć. Nie, no to właśnie, i masz ze mną swoje, ten, będę z tobą tu ci wierny. On mówi, nie, tam gdzie król, tam i ja. Na śmierć i życie. Zobaczcie, ktoś by powiedział, tak odniosłem to do nas, odniosłem to do zgromadzenia. Oczywiście podłoże jest inne, ale ja odniosłem to do nas. Nieraz jest tak, że możesz powiedzieć sobie, no ja jestem młody, ja jestem taki jeszcze może nawet nieznaczący nic. Nie, Pan chce.
Chcę, żebyś pokochał braci i siostry w Chrystusie tak, żebyś mógł powiedzieć, że pójdziesz z nimi wszędzie, oddasz swoje życie za tego brata, za tą siostrę i pójdziesz tam rzeczywiście dalej z nimi. Nie dlatego, że po prostu zgrywasz się, ale dlatego, że ich miłujesz. Ten człowiek, żeby nie miłował Dawida, nie poszedłby za nim. Żeby nie miłował tego króla, nie poszedłby za nim. Nie zmusiliby go do tego. Dawid nie zmuszał, nawet na nim w przeciwnie powiedział, ty idź, łaska niech będzie z tobą. Nawet mu mówi, idź, spokojnie, nie będę miał do ciebie żalu. On mówi, o nie, zobaczcie, jak ważna jest miłość. Naprawdę ważna jest. Dlatego myślę, że, jeszcze tylko kończąc ten wątek, myślę, że niektóre osoby mogą mieć duży problem z tym umiłowaniem braci i sióstr, dlatego, z tym pójściem dalej z nimi, dlatego, że właśnie jeszcze nie oddali swojego życia, jeszcze nie ukochali tak, jak należało ukochać, jeszcze nie umiłowali, jak należało umiłować. I później zbór idzie dalej, a widzimy pewne osoby z ponurymi twarzami. One jakby nieraz były po prostu zmuszone, żeby być. Aż Pan otwiera to i mówi, spójrz nawet na tych. Na tych może w Biblii, których nie ma, nie wiadomo ile zapisane, ale jednak są. Ale idziemy do jeszcze tego końcowego wątku, tego, o którym chciałem przede wszystkim powiedzieć. To jest właśnie zapisane 30 werset. Ucieka ten Dawid. W 30 wersecie czytamy 15 rozdział, 30 werset. Dawid zaś wstąpił na górę oliwną i płakał, wstępując na nią, a głowę miał nakrytą i szedł boso. Cały też zbrojny lud, który był z nim, miał głowy nakryte i wstępując na nią, ciągle płakali. Tam rzeczywiście było widać, oni wychodzą. Dokonało się to, co wcześniej. On mu odsyła. On dokonuje, tu jest powiedziane, że ja idę dalej za Panem z powodu tego, że muszę jakby to ponieść. I on mówi, ja muszę przyjąć to od Boga. To musi się tak stać. Miał tą świadomość Dawid. Musi się tak stać. On wszelkie próby ratowania się, można powiedzieć, puszcza całkowicie jako w niebyt. Nie ma. On idzie i to robi. Ale gdzie on wchodzi w tym momencie? Gdzie on idzie w płaczu? Gdzie? Z czego? Z powodu czego on płacze? Jak myślicie? Oczywiście, z powodu tego, że musiał zostawić to miejsce, ale myślę, że z powodu przede wszystkim tego, że zgrzeszył przeciwko Bogu. Że zgrzeszył przeciwko temu świętemu Bogu. Naprawdę ponad wszystko kochał Boga. I wtedy rzeczywiście, kiedy musiał uciekać, on zobaczył, stracił coś. I nie z powodu tego stracił, że najechali go silniejsi od niego. Nie z powodu tego, że teraz przyszło wojsko i rzeczywiście zwyciężyło z nim. Myślę, że nie było problemu, ale on miał w sercu to, co uczynił przeciwko Bogu. On wiedział, Bóg mu przebaczy, ale on wiedział, to jest ta konsekwencja. Słuchajcie, chwała Bogu za to, że Biblia się na tym nie skończyła. Biblia dalej nam mówi, dochodzimy do 22 rozdziału Ewangelii Łukasza. Wchodzi na tą górę oliwną kto inny. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na górę oliwną. To też wcześniej czytane było w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział. Właśnie to też przypominamy. Na górę oliwną poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go, a w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. Zobaczcie, wchodzi sam Chrystus w to miejsce. Nie z powodu swojego grzechu. Nie z powodu swoich win. Nie z powodu swoich przestępstw. On wchodzi tam z powodu nas, aby stoczyć bój tam na tej górze i zwyciężyć i wykonać wolę Ojca do końca. Chwała Bogu, przyszedł ktoś po Dawidzie.
I Dawid miał to proroctwo, on wiedział, że przyjdzie ktoś, kto, na kogo ludzie będą mogli patrzeć jako na doskonały wzór. Nie jako wzór, który ma jakiś lekki, jak mogliśmy już wcześniej słyszeć, gdzieś po prostu jakąś słabość w pewnym momencie okazał, ale na wzór doskonały. Wszedł tam Jezus Chrystus, tam chodził się modlić, tam chodził blisko przebywać przed obliczem Bożym, tam chodził się umacniać, sam Jezus Chrystus, a tu go widzimy właśnie w tym boju, gdzie jego, tak jak jest napisane, pot był jak krople krwi spływające na ziemię w wielkim, potężnym boju. W tym boju, w którym Dawid mógł zwyciężyć wielu ludzi. Miał od Boga namaszczenie do bitew, żeby rzeczywiście zwyciężać wrogów. Ludzie bali się go, bo wiedzieli, że z Dawidem jest jego Bóg. Mógł zwyciężyć wielu, ale kiedy napadł na niego ten wróg, kiedy Dawid, widzimy, odstąpił od pewnych rzeczy, przegrał w tamtym momencie. A tu wchodzi Jezus. Wiecie, nie sposób nie mówić znowu o triumfie Chrystusa. Znowu, kiedy patrzę na następne fragmenty Słowa Bożego, wchodzi On. I tak my, zachęta płynie z tego, abyśmy my oczywiście nie stwarzali sobie dzisiaj Góry Oliwnej, nie powiedzieli w tym miejscu, rzeczywiście wchodzimy teraz i my, następni, ale żebyśmy mogli w Jezusie Chrystusie wchodzić w pełne zwycięstwo. Żebyśmy mogli w Jezusie Chrystusie zwyciężać. Będzie bój, będzie to cena. Uczniostwo jest ceną. Mistrz poniósł najwyższą, nie będziesz miał wyższej ceny niż mistrz, ale jako uczeń będziesz ponosił cenę, wychodząc tak samo w to miejsce, aby wielbić Boga. W pewnym momencie, jeszcze tylko wspomnę, w pewnym momencie widzimy w księdze Ezechiela, chwała przemieszcza się z środka miasta na górę, która znajduje się na wschodzie, na Górę Oliwną. Przemieszcza się chwała. Dlaczego to jest tam zapisane? Myślę właśnie, że dlatego, że Bóg pokazuje, tam Chrystus sam będzie dokonywał potężnego zwycięstwa, posłuszeństwa Ojcu do końca. Tam naprawdę odbywała się potężna bitwa posłuszeństwa Syna, wzięcia tego kielicha gniewu, przyjęcia woli Ojca co do rozstania się na ten czas, na jaki mieli się rozstać. Tam przyjął Syn całkowicie ten kielich gniewu za nas, gniewu Boga Wszechmogącego. Chwała Bogu za to, że przyszedł ktoś. Że ten Dawid, który tam udawał się z płaczem, ten Dawid, który udawał się w tym dworze, a lud cały za nim, nie zakończyło się na tym. Ale teraz patrzymy na Chrystusa i możemy wiedzieć o tym, że ten Dawid będzie tam. Wiemy o tym, że będzie wśród tych zwycięzców, którzy zwyciężyli w tym Duchu Chrystusowym ostatecznie, wygrali, gdzie Pan im przebaczył, wyprowadził ich i zwycięsko poprowadził, widzimy w końcu ich życia. Oby nas Pan poprowadził w tym, żebyśmy rzeczywiście przyjęli zwycięstwo Chrystusa, żebyśmy zobaczyli doskonałość Chrystusa, bo bez doskonałości, zobaczenia tej doskonałości Chrystusa nawet nie będziemy mieli takiej zachęty, takiej siły, aby się modlić, aby śpiewać. Bez zobaczenia rzeczywistego Chrystusa, bez świadomości Chrystusa będzie można nam mówić faktycznie o psalmach, będzie nam można mówić o wielu wspaniałościach, o wielu z tej Biblii płynących pięknych skarbach. A my jednak jak w pewnym momencie, jak nieczuli, jak niewrażliwi, przeszlibyśmy obok tego. Dopiero kiedy widzisz Chrystusa, dlatego wzrok Paweł zawsze kierował na Chrystusa ukrzyżowanego. Niczym innym nie będę się chlubił, jak tylko krzyżem Jezusa Chrystusa, bo on wiedział, że tam dokonało się to właśnie zwycięstwo nad ludzkimi umysłami, nad ich cielesnością, nad ich ospałością, nad ich gnuśnością. Tam dokonało się zwycięstwo. I teraz ty idąc, możesz rzeczywiście iść, tak jak już powiedziałem, nie musisz wchodzić na Górę Oliwną. Możesz w Jezusie Chrystusie, tym, który już zwyciężył, iść, paść na kolana i dziękować Bogu. Każdą modlitwę, jak mamy też w soboty, tak możesz zacząć dziękczynieniem. Panie, byłeś tam, pokonałeś wroga, nie poddałeś się, kiedy inni zasnęli. Ty nie zasnąłeś. Ty nie poddałeś się tam, jak oni się poddali. Ty byłeś Ojcu wierny do końca. I przyszło nam wybawienie w Tobie. I do nas dotarła ta Ewangelia. Dlaczego dotarła? Abyśmy byli gorliwi w tym, co Chrystusowe.
abyśmy wiedzieli, że naprawdę, jeśli chcemy być uczniami Jezusa Chrystusa, to cenę będziemy ponosili. Nie będzie, jeśli ktoś nie ponosi ceny, rzeczywiście zaparcia się, wzięcia krzyża, pójścia, naśladowania w służbie Jezusa Chrystusa, to niech zwrot skieruje z powrotem na Chrystusa ze świata. Niech kieruje z powrotem na Chrystusa, bo Chrystus naprawdę pokazuje za każdym razem. Mówi, zobacz, zobacz, ile dostałeś, ile masz. Jeśli pokazuje ci to, to po to, żeby cię pociągnąć ku sobie. Niech będzie to pociągnięcie widoczne. Niech będzie to właśnie radość z tego, naprawdę radość z tego, że przyszło wybawienie, że na tym miejscu, gdzie Syn stawał przed Ojcem, przyszło wybawienie. Naprawdę te wszystkie noce, te modlitwy, Piotr mógł później, myślę, ogromnej być wdzięczności, że naprawdę nie został do końca zniszczony przez wroga, ale upomniany został. Naprawdę chwała Bogu, to było tak samo tam zwyciężone. Tam dokonało się bardzo wiele dla nas praktycznych codziennie dla nas tak wykonujących się zwycięstw. O, chwała Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi za to. Amen.